Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Zbliżamy się do końca naszych krótkich kateches o błogosławieństwach. Dzisiaj przedostatnie błogosławieństwo to wcale nie znaczy, że mniej ważne. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój jako obietnica, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Być synem Bożym to mówić do Boga Ojcze. Aniołowie nie mają takiej godności. Są tylko sługami. My możemy mówić do Boga Ojcze, ale wiedzieć o tym, a wprowadzać to w życie, przeżywać tajemnicę dziecięstwa Bożego, to zupełnie inna sprawa. Do tego się dorasta całe życie. I pomaga w tym wprowadzanie pokoju. Być człowiekiem pokoju. Można być człowiekiem konfliktu. Wiemy, że nieraz tak bywa. Ktoś przychodzi, żyje tylko plotkami. Kto z kim, gdzie, po co, na co. Poróżnić, pokomplikować, obmówić. Kto jest wrogiem? Chrześcijanin może mieć wrogów, ale nie może być wrogiem. I to wielka sztuka. Czynić pokój, stawać się siewcą pokoju, ale najpierw wynika to z tego, że ja mam pokój w sobie i ten pokój jest darem Ducha Świętego. Kolejny raz podkreślam zależność błogosławieństw od Bożej łaski. To Duch Święty uzdalnia nas do życia błogosławieństwami. To moc Chrystusa zmartwychwstałego, której czerpiemy i która ogarnia nas od środka. Czynić pokój to także być człowiekiem kompromisu. Nie zawsze wszystko musi być na moje. Czasami trzeba pójść na jakąś ugodę, na ustępstwo dla świętego spokoju, na siłę nie udowadniać swoich racji. Nieraz lepiej ustąpić dla świętej zgody, bo zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Warto być też mediatorem. Pokoju nie wprowadzimy na siłę. Nieraz muszą uniknąć emocje, a wtedy łatwiej z tego konfliktu wybrnąć. I kiedy gasną nasze uczucia, przychodzi refleksja, potem pozwalamy łasce Bożej, aby nas jeszcze ogarnęła, mamy jakieś światło z nieba i próbujemy usiąść razem do jakiejś ugody, kompromisu. Nie da się żyć w tym świecie bez kompromisu. Nasze ja jest bardzo mocno dominujące, dlatego je trzeba trzymać w ryzach. Umieć walczyć o Królestwo Boże, ale umieć także być kompromisowym w wielu sprawach. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy Piotr przychodzi i mówi, że trzeba pieniędzy na podatek. I co robi Pan Jezus? Każe mu rzucić wędkę, wyciągnąć rybę i moneta, która się tam znalazła, wystarczyła na zapłacenie podatku. Pan Jezus uczy zdrowego kompromisu ze światem. Jeżeli coś nie dotyczy grzechu, to nie ma sensu tracić zdrowia, o to się spierać. Lepiej zyskać pokój. A zatem bądźmy ludźmi pokoju. Często przyjmujmy komunię świętą, bo przed każdym takim przyjęciem mówimy: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niech święty Michał, archanioł, anioł pokoju nam w tym towarzyszy. A przed ostatnim odcinkiem siejcie pokój, bo kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, a kto sieje pokój, staje się, jak mówi Pan Jezus, Synem Bożym. I ma dostęp do wszelkich bogactw królestwa, do zasobów
Ojca w niebie, który jest miłością. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?